dziennikarz i lekarz okulista, Leonard Hermans, oraz jego żona, prawniczka Lisbeth Hermans, zostali oskarżeni przez służby holenderskie o zaniedbywanie i przemoc wobec swoich czwórki dzieci. Hermansowie tłumaczą, że przez 12,5 roku starali się o dzieci i byli gotowi na wiele, by móc je mieć. Po wielu operacjach i procedurach in vitro, dzieci w końcu się urodziły i były bardzo kochane i dobrze traktowane. Według Leonarda, cała sytuacja zaczęła się od kłótni żony z jej siostrą na łożu śmierci ich ojca. Siostra Lisbeth zawiadomiła służby, że dzieci były świadkami kłótni dorosłych, co w Holandii jest uznawane za formę przemocy. Leonard dodaje, że on i żona nie mają sobie nic do zarzucenia w kwestii wychowania dzieci, zapewniając, że ani córki, ani synowie nigdy nie byli bite ani zaniedbywani. Mimo to, po dwóch zgłoszeniach do organizacji Eiliktuis, holenderskie służby postanowiły interweniować. Nauczyciele w szkole zaczęli zwracać uwagę na różne rzeczy, takie jak spóźnianie się na lekcje i brudne ubrania dzieci. Leonard i Lisbeth otrzymali nakazy sądowe, które mogły doprowadzić do odebrania im dzieci. W obawie przed wizytami urzędników, para przeprowadziła się do Belgii i zamieszkała tuż przy granicy z Holandią. W końcu w 2020 roku zamieszkali w Polsce, gdzie dzieci chodzą do międzynarodowej szkoły, a Leonard nauczył się języka polskiego, żeby znaleźć tu pracę. W kwietniu 2021 roku dzieci zostały jednak odebrane z domu przez polskie służby na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Obecnie polska prokuratura czeka na dodatkowe informacje w sprawie strony belgijskiej. Leonard ma żal do niemieckich władz, że nie umożliwiają mu kontaktu telefonicznego z ukochaną, która została zatrzymana na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i osadzona w areszcie w Chemnitz. Hermansowie obawiają się, że dzieci zostaną rozdzielone, a im samym grozi nawet 4 lata więzienia.